Jest sobota, jest poradnik. Dzisiaj bardzo ważny poradnik dla wszystkich fanów Xiaomi Home oraz Acara Home, czyli taniego smart home z Chin. Aczkolwiek bardzo dobrej jakości, zresztą chyba każdy Xiaomi zna. Problem, jaki dzisiaj rozwiążemy, to dajmy na to, że ten czujnik nie jest widoczny w aplikacji dla tej bramki. Więc myślicie, no super, kupiłem czujnik, teraz go nie będę w stanie sparować. W ciągu 2 minut pokażę Wam, jak to jest proste. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że Xiaomi posiada sporo bramek. Tak samo Acara posiada sporo bramek i czasami jest tak, że pewne czujniki nie są w nich widoczne. Mimo tego, że jest to jeden ekosystem, co prawda Acara powoli odchodzi od ekosystemu Xiaomi, ale dla większości przypadków nasz poradnik powinien zadziałać. Jest to jeden protokół Zigbee. Jest to albo starsze Zigbee 1.2, albo nowsze Zigbee 3.0, co nie zmienia faktu, że działa to na podobnej zasadzie, więc nawet jeżeli nie znajdziecie tego czujnika w swojej aplikacji, myślicie, no super, teraz nie dodam czujnika, nie wiem, światła, temperatury albo zalania do tej bramki, to wcale tak nie jest. W jaki sposób wymusić to, żeby te urządzenia się sparowały? Po pierwsze, ten przycisk, gdy jest dłużej przytrzymany, uruchamia parowanie. To działa na tej zasadzie, że w tym momencie, jeżeli mam w ręku Acara M1S, to pojawi się niebieskie światło LED-u, bo niebieski oznacza tryb parowania i ona najprawdopodobniej powie, że oczekuje na child devices, czyli na urządzenia dziecięce. Przy Acara M2, która jest bez takiego światła, to jest mała dioda, która również miga na niebiesko i ona w tym momencie wchodzi w tryb parowania. Gdy bramka jest już w trybie parowania, bierzecie czujnik, który chcecie ją dodać i również wchodzicie z nim w tryb parowania. Ja w tym momencie mam czujnik zalania, więc w tryb parowania wchodzę przytrzymując go przez 5 sekund. Czujniki zresztą, teraz jak widzicie, on zaczął migać. Tutaj jest taka mała niebieska dioda, która informuje nas o tym, że on wszedł w tryb parowania. I gdy bramka jest w trybie parowania oraz czujnik jest w trybie parowania, to one się połączą. Albo powiedzmy, że macie 97% szans na to, że one się połączą i w ten sposób dodacie większość czujników, nawet tych, o których myślicie, że się nie da. Wydaje mi się, że to jest całkiem przydatny poradnik, bardzo szybki. Ja dedykuję go Piotrowi. Piotrowi, czyli moderatorowi na naszej grupie Smart Home, który bardzo wielu osobom pomógł właśnie, pokazując, jak proste jest sparowanie tych urządzeń. To, czy sparujecie ten czujnik z innymi, z bramkami innych producentów, to tutaj odsyłam Was do naszych poradników tłumaczących, czym jest Zigbee, czym są otwarte ekosystemy, czym są zamknięte ekosystemy, a ja mam nadzieję, że dzięki temu prostemu poradnikowi rozwiązałem problem dla kilku osób. Serdecznie zapraszam Was w tym miejscu do naszych pozostałych poradników, które będziemy publikować w każdą sobotę na naszym kanale YouTube oraz na naszych recenzji i portalu smartmi.pl.